musi pracować w taki sposób i nie tylko my jako Polska Fundacja Narodowa, ale też inne te podmioty, że nie tylko Boże Narodzenie, ale również Wielkanoc, ale nie tylko to. Wsłuchujemy się w potrzeby, jeżeli jest cokolwiek, co jest istotne pomiędzy świętami, reagujemy, jesteśmy wspólnie i nie jest to nigdy tak, że my ustalamy cokolwiek tutaj, mówimy, to jest dobre dla Polaków na Kresach. Nie, nie, nie. Jak usłyszymy głos stamtąd i dowiemy się, że to rzeczywiście jest tak, że jest potrzeba, konsultujemy to zawsze z placówkami dyplomatycznymi i zawsze z Kościołem, dlatego że wiemy jedną rzecz. Polskość i język polski przetrwał na Kresach dzięki Kościołowi. I wiemy, że jeżeli współpracujemy z Kościołem, osiągamy niesamowite rezultaty, bo te rzeczy dotrą do ludzi wskazanych przez proboszczów parafii na Wileńszczyźnie i na Grodzieńszczyźnie. Nie pójdziemy nigdzie tam, gdzie nie mamy pewności. Nie trafimy tylko do Polaków. Są małżeństwa mieszane. A jeżeli trafi się biedna rodzina, która ma tylko białoruskie korzenie lub tylko litewskie, pójdziemy tam, dlatego że obowiązuje nas też to, o czym mówi państwo polskie dzisiaj. Mówimy o Trójmorzu. Jesteśmy braćmi, dlatego zbieramy dla wszystkich, jesteśmy gotowi do współpracy.